Więc oczywiście, żeby to wyglądało w miarę naturalnie, musimy wyciąć... Cześć, maneczko ludziska, jestem Emi i w dzisiejszym odcinku, jak już zauważyliście po tytule i po miniaturce, będę spełniać wasze marzenia za pomocą Photoshopa, ale będę spełniać. Otóż wstawiłam mniej więcej taki post na grupie na Facebooku, na którą oczywiście serdecznie zapraszam, link w opisie, w którym mniej więcej wytłumaczyłam, na jakiej zasadzie będzie działał ten wir. Zgłosiły się do mnie dwie osoby, więc przynajmniej oni skorzystały z tej pięknej jakże sytuacji, ale otóż stwierdziłam, że jeżeli dzisiaj troszeczkę pobawimy się w Photoshopie, możemy zorganizować szybki konkurs na grafikę. A co trzeba zrobić, by wziąć w nim udział? Po prostu wykonać te trzy punkty, czyli zasubskrybować kanał, zostawić łapeczkę w górę pod filmem i napisać hashtag grafika w komentarzu i to naprawdę tyle. A my bez żadnego gadania lecimy z dzisiejszym odcinkiem. Więc tak jak już wcześniej w sumie wspomniałam, zgłosiły się do filmu dwie osoby, Sweter i Adrian. No, Sweter mówię, bo zapomniałam imienia, sorry. Więc weźmiemy sobie chyba łatwiejszą rzecz, tak na rozgrzanie się. Sweterka, który zachciał, który poprosił o to, by mieć w ręce iPhone'a, więc dzisiaj postaramy się spełnić jego marzenia. Wpierw jakoś to umieścimy w ręce, by to wyglądało w miarę jakoś tam naturalnie. Wpierw sobie myślę, że obrócimy telefon o mniej więcej tak. Coś takiego, no nie wiem. Mam nadzieję, że to w miarę jakoś wyjdzie. Myślę, że jeszcze go trochę zmniejszymy. Myślę, że może być. Więc oczywiście, żeby to wyglądało w miarę naturalnie, musimy wyciąć jego palucha. Trochę to źle brzmi, ale spokojnie. Więc kopiujmy sobie zaznaczonego palucha, mamy go o tutaj, dobrze. Wiem, na razie to bardzo źle wygląda, ale spokojnie, zaraz wszystko będzie spoko. Oczywiście to nie ma wyglądać mega profesjonalnie, to ma tak wyglądać nawet całkiem śmiesznie. Dobra, więc myślę, że może wyglądać to tak. Teraz musimy sobie przyciąć trochę ten telefon. Mniej więcej tak by było widać tego drugiego do palca. Myślę, że coś takiego. Tutaj też tak. Coś takiego. Nie wiem, myślę, że to w sumie tyle, nie ma co tutaj więcej dodawać. Napiszcie w komentarzu, czy wyszło to w miarę realistycznie. Myślę, że w sumie nawet to wyszło całkiem fajnie. Okej, więc naszą drugą osobą jest Adrian, który chciał być sławnym piłkarzem. Już przed odcinkiem sobie wymyśliłam pomysł, jak wykonać to zdjęcie i myślę, że będzie to naprawdę całkiem śmiesznie, ale myślę, że fajnie i Adrian będzie zadowolony z wyniku, więc mam naszego Adriana, więc padł taki pomysł, po prostu by wyciąć jego głowę i podmienić ją za głowę piątka. Więc cóż, myślę, że w sumie taki pomysł będzie spoko. Okej, więc mniej więcej mamy głowę naszego tutaj Adriana, więc musimy to teraz w miarę jakoś tutaj dopasować. Okej, w sumie tutaj troszeczkę te włosy poprawimy i widzimy się już za chwilę. Okej, więc mniej więcej tak się prezentuje się całe zdjęcie. Wiadomo, może nie wygląda mega realistycznie, no bo są różnice między kolorami skóry na twarzy, a reszta. Więc cóż, to tak naprawdę tyle dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli tak i chcecie kolejny odcinek z tej serii i na przykład lub chcecie wziąć udział, to zostawcie tutaj łapeczkę w górę. Powiedzmy, że jeżeli tutaj będzie 15 łapek w górę, biorę się za nagrywanie kolejnego odcinka. Więc już ja byłam Emi. Pamiętajcie o subskrybowaniu tego kanału oraz wpadajcie na ostatni film. I cóż, widzimy się w piątek za tydzień. Trzymajcie się i cześć!